zobaczycie, że będzie tak niesamowita ostrość tej skali makro, że po prostu oczy wyłażą. I to w całości, nie główek. Proszę o obiektyw zestawienia. Teraz niżej trochę jeszcze bardziej. Dobrze, tak jest. To będzie dobrze. Zastawiłeś ją. Ona cię prosi, żebyś zmienił miejsce. Kropka. A nie bicie po tyłku faceta już naprawdę. Jahu, teraz trzeba. Kamila, bo wyjdzie. O, teraz. No, dawaj. I tak można fotografować. Jak jest możliwość nawet oprzeć o mur, płot, słupek czy cokolwiek innego, to wtedy jest stabilne. To szczególnie ma znaczenie, jeżeli później byście chcieli zrobić powiększenie, powiedzmy 30 na 40 cm, czy nawet czasem mniejsze. Lub gdy używacie oczywiście lekko dłuższego czasu, o czym jeszcze będzie zaraz. I tak samo, moi drodzy, nie bójmy się przytulić aparatu do... Pasuje.
On ci coś narzuca. Ja tego nie chcę mieć, bo ja nie chcę. Jak to wykasować? No. A Marek by ci to wykasował. Ja muszę to wykasować siłą. Zupełnie ignorowałam i nie dostrzegałam. Zaczęłam rysować chmury w tym kadrze. Ja jaką... Naprawdę. Jakie usłyszał? Zrób balans! Tak nie głupi! Tak pewno nie głupi! Ale jeszcze majtuta! Właśnie, właśnie. Prowadzi do uchwały Jurka. Chociaż było blisko! Choć był blisko! Był blisko! Oraz czy jest ten obraz naświetlony prawidłowo, czy też źle? W związku z tym spróbujmy najpierw zobaczyć, w jaki sposób histogram reaguje na rzeczywistość, czyli na samo fotografowanie. Ustawiamy tryb A. Ustawiamy automatyczny balans bieli. Ustawiamy czułość, jak się umówili na następny wyjazd. Nie, na następny wyjazd. Na część drugą, ponieważ ze względów i dydaktycznych, i emocjonalnych, i piękna przyrody, i dobrej atmosfery, warto, żebyśmy się w takim gronie spotkali. Umawiamy się w parku w trawie, nie? W poniedziałek. Drugie pani, które ze mną jecha, i ze mną jechał. Ale zrobiłeś się a nie pod siebie! Żeby nie było pod siebie. Żeby się powstrzymywały i znaczy inaczej, powstrzymywały się od spania i żeby się powstrzymywały. Od spania tak. Bana, ty na to nie licz! Tak, jak ktoś do mnie dzwoni, będę mówił.